Hello, hello, prepersi, preperki. Jak kupujecie czosnek, to kupujcie czosnek polski, bo polski czosnek jest najlepszy. A trzeba sobie zawsze zobaczyć na etykietkę kraj pochodzenia, producent tak dalej. I tutaj mam pochodzenie Polska, gospodarstwo rolne, Anna T., no nie zdradzamy danych osobowych. I tak dalej, budzyń. No można sobie nawet sprawdzić w necie to gospodarstwo. Także mamy pierwszy wskaźnik, etykietkę, można ją zweryfikować. Tak, i teraz jeszcze, czy on jest na pewno polski? Patrzymy. Te główki nie są zbyt duże. Tak, uwaga, patrzcie, czosneczek jest taki ładny, widzicie, czerwonawy. No, Chińczycy nie mają takiego czosnku w ogóle. No i te ząbki są bardziej, no kurczę, nie możecie tego powąchać tutaj, no ale ja za was nos przyłożę i wącham. One są bardziej ewidentnie aromatyczne niż czosnek chiński. Także polski czosnek jest najlepszy, a w ogóle najlepszy czosnek to będzie taki, który sobie samemu posadzicie na własnym ogródku i po prostu to też jest bardzo korzystne finansowo, bo czosnek jest no, drogim warzywem, jakby nie patrzeć. Tyle moi drodzy w temacie, trzymajcie się.